kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Faux Premier. Tu możecie znaleźć wszystkie wiadomości o perfumach, jak i też o fashion i beauty. Kto jest ze mną od początku, ten wie, więc witam serdecznie zarówno subskrybentów nowych, jak i starych i zapraszam Was koniecznie, jeśli lubicie ten kanał i mnie odwiedzacie, do subskrypcji i do szerowania tego kanału i oczywiście komentarzy i polubień, bo no, dzięki temu ten kanał się rozwija. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie specjalny. Ten odcinek, w zasadzie dwa odcinki, które tutaj właśnie planuję nagrać i które właśnie nagrywam, będą to trochę inne odcinki, a mianowicie będzie testowanie na żywo nowych perfum. Mam tutaj przygotowane próbki i za chwilę odkryję, które perfumy będę testować i jaka będzie moja reakcja na nie. Pomyślałam, żeby zrobić trochę inny odcinek, to znaczy pewnych perfum, których aktualnie nie mam, ale mam próbki takie właśnie do przetestowania. A widziałam, że dziewczyny, między innymi z Anecznika, z kanału Anecznik, serdecznie pozdrawiam, też robi bardzo ciekawe i bardzo takie pogodne i śmieszne odcinki, więc ja postanowiłam się też tutaj jakby zmagać z odkrywaniem na wizji nowego zapachu. Powiem Wam, że te zapachy ja już znam, ale nigdy ich nie miałam, w sensie, że koniecznie spryskiwałam na sobie i właśnie z tych próbek, z tych odlewek chcę tutaj jakby zrobić tą recenzję. Będę te zapachy, słuchajcie, testować na sobie, na ręku, nie na papierze, nie na żadnych chusteczkach, dlatego że tak sobie pomyślałam, że jest ich niedużo, zmieszczą się tutaj na mojej ręce, a poza tym też tak sobie pomyślałam, że trochę one inaczej pachną. Mniej więcej wiem, czego oczekiwać, może dlatego będę się zmagać z tym challenge'em, także zapraszam Was do oglądania i nie przedłużając, słuchajcie, pierwsze dwie odlewki są to te odlewki od Tommy Forda. Niestety moja koleżanka nie podpisała ich i będę tu zgadywać na wizji, które są które. Mam nadzieję, że od razu odgadnę i mój zmysł powolnienia się tu nie pomyli. Wiem, które chciałam i wiem, że będę wybierała, nie wiem, która jest która, ale jedna jest Lost Cherry z Tommy Forda, a druga się nazywa, słuchajcie, ciągle ucieka mi ta nazwa, Bitter Peach, bo takie chciałam z tych nowszych tutaj edycji. No i słuchajcie, zaraz sobie je odkryję na dłoni. Niekoniecznie są to, od razu mówię, zapachy, które ja lubię, one są dość mocne, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, ale może najpierw tą buteleczkę. W takiej właśnie fikuśnej buteleczce jest sporo tego. Ja sobie najpierw powącham. Słuchajcie, wydaje mi się, że to jest ta z brzoskwinią, a więc, że to jest Bitter Peach. Jeszcze, słuchajcie, powącham na drugą, bo nie chcę Was wprowadzać tutaj w błąd. Tak, na pewno. Na pewno. Słuchajcie, więc to jest z Tommy'ego Forda Bitter Peach. Ona ma przepiękną, słuchajcie, buteleczkę. Ja tu sobie weszłam na Fragrantikę. Słuchajcie, odbija się światło. Może widzicie. A jak nie, to wstawię właśnie tutaj ten magiczny kwadracik. Jest to zapach bardzo ciepły, bardzo taki drzewny, bursztynowy, pudrowy, z dużą doską wanilii. I słuchajcie, powstał w 2020. Tak jak powiedziałam, to będą w miarę nowe tutaj perfumy. I słuchajcie, głównymi nutami jest oczywiście brzoskwinia, pomarańcza, kardamon, heliotrop. Jest rumowo-koniakowa taka dawka, czyli coś dla koneserów tu alkoholi. I jaśmin, liście patchouli, drzewo sandałowe, kaszmir, benzoiny, lambdanum, czyli tu kolejne kilka żywic i vetiver. I on jest rzeczywiście taki bardzo, słuchajcie, żywicowy. Ale ja sobie pozwolę właśnie wąchać go z opakowania i tutaj sobie, słuchajcie, są to zapachy bardzo, bardzo trwałe. Ja to wiem od swoich znajomych i od ludzi, którzy testowali te zapachy. Ja sobie to psiknęłam troszkę, w zasadzie wylałam z tej tutaj
próbeczki i słuchajcie, zaraz się zmierzę z tym zapachem. Tak jak powiedziałam na wstępie, niekoniecznie te dwa zapachy są w moim stylu. Ja nie przypadam z zapachami, a zwłaszcza teraz, kiedy jest ciepło, które są takie bardzo orientalne, a ja odczytuję jednak dużo orientalnych. Słuchajcie, uciekł mi i chyba za mało go tu dałam. Więc spróbujemy jeszcze raz. Tak, teraz czuć wyraźnie. Słuchajcie, kiedy wącham go z buteleczki, na pewno ja tu czuję wyraźnie taką ostrą brzoskwinię, ale ta brzoskwinia jest na pewno właśnie taka, bym powiedziała, rumowo-koniakowa. Ja tu wyraźnie czuję też wanilię i to drzewo sandałowe. Ona się bardzo robi na mnie, bardzo taka, bym powiedziała, pieprzowa, orientalna, bardzo drzewna. I myślę, że ona się nie bardzo zmienia podczas utleniania i po godzinie pewnie będzie bardzo, bardzo zbliżona. No ale zobaczymy, jak to będzie, gdyż być może się mylę. Ale ja nie czuję w ogóle brzoskwini, nie czuję tych nut takich świeżych, tu heliotropowych, ani tej pomarańczy. Może ta pomarańcza jest gdzieś tam ukryta, bo oczywiście ten rum, koniak czy jaśmin, który jest tu wyraźny, nie czuję wetiveru, ten bób tonka gdzieś tam przesiąka i jest na pewno ten żywiczny, bardzo intensywny. To jest, słuchajcie, zapach na pewno na dni takie bardziej pochmurne, kiedy jest deszcz, albo potrzebujemy właśnie czegoś takiego bardzo elektrycznego, bardzo orientalnego, takiego zagona gdzieś ciągnącego się za nami. Pierwsze wrażenie, ja myślałam, że będę bardziej na nie, jeśli chodzi o zapach, ale nie, on fajne takie tony daje teraz. Takie bardzo słodkie, czuję tu wanilię i ten jaśmin wyraźnie w takich nutach tutaj dominujących. Jest to na pewno zapach dla silnej osobowości, dla kobiety tutaj wiedzącej, czego chce i bardzo, bardzo dynamiczny. Kolejnym zapachem, który już widzieliście tutaj właśnie w odsłonie, to jest zapach z 2000, jak się nie pomylę, 2018, mianowicie Lost Cherry, czyli zagubiona czeresienka. Tak tutaj z drabnią, ale główną nutą właśnie jest tu migdał, jest takie też likierowe jakby nuty, jest oczywiście cherry, czyli wiśnia, śliwka, turecka róża, jaśmin samak, czyli bardzo ostry, zawsze czuję od koleżanki, bo ona uwielbia ten zapach, jest wanilia, jest balsam peru i też benzoiny, wetiver, patchouli, drzewo sandałowe i cynamon. No i słuchajcie, ja sobie wezmę tego niucha z... O Boże, jaki on jest ostry. On jest niesamowity, słuchajcie, ten zapach jest naprawdę bardzo niesamowity, ale on jest strasznie mocny i kojarzy mi się właśnie z moją koleżanką Stoneforda. On jest na pewno, jest ta wiśnia gdzieś z tym likierem, taka wisienka na torcie, ale on jest bardzo orientalny, definitywnie bardzo orientalny. Ja sobie go wezmę tutaj, słuchajcie, skrople, nie chcę za dużo, bo nie chcę skończyć z bólem głowy, a czasem tak mam. No tak, ta wisienka o mnie wychodzi, ale on jest nadal orientalny. Nadal czuję ten jaśmin sambak, słuchajcie, ten jaśmin sambak mnie przeraża czasem, on jest dla mnie za mocny, dlatego unikam takich perfum, ale oczywiście nie zawsze to musi się spełnić. Jest ta turecka róża, jej nie czuję wyraźnie, czuję, słuchajcie, wanilię, takie balsamiczne nuty likierowe. No i ta wiśnia jest przecudna. No to jest dosłownie wisienka na torcie. Ja uważam, że to jest zapach taki, który nie mogę sklasyfikować negatywnie, bo on jest przepiękny, przepiękny i na pewno znajdzie swoich zwolenników. On jest bardzo popularny, słuchajcie, ale on się nie nadaje na każdą porę. Ja bym powiedziała, że gdzieś wychodzimy, mam jakiś wykwintny obiad, bądź na przykład tutaj na randkę, jak najbardziej. Kto nie obejrzał właśnie moich odcinków o randkowych zapachach, to zapraszam. Tak, tak, on jest właśnie taki dynamiczny. Słuchajcie, ta wiśnia wyraźnie tu jest, a ja uwielbiam wiśnie, więc wydaje mi się, że jednak będzie należał do moich ulubionych, ale właśnie na takie wielkie wyjścia gdzieś z pompą właśnie, czy to do klubu, czy być może na jakieś wyjście z mężem na randkę. Słuchajcie, dla dynamicznych osób, takich wiedzących, co chcą, na pewno, w ogóle wszystkie te Tommy Forda Signature zapachy są właśnie w takiej nucie, ale jest przepiękny, słuchajcie, przepiękny, jest taki z pazurem, jest taki ciągnący, jest taki właśnie nietypowy, gdzieś tam budzący właśnie takie wewnętrzne siły,
bardzo, bym powiedziała, estetyczny, bardzo wykwintnie podany i taki, bym powiedziała, posz też, bardzo piękny. Ja go oceniam bardzo wysoko, mimo że niekoniecznie będę mogła go zakładać teraz, aczkolwiek właśnie w takie zimniejsze sezony, czemu nie? Będzie tutaj od Annick Gotal. Ja przedstawiałam kiedyś zapach od niej, moje ukochane zapach, który imitował trochę meteoryty. Jeśli nie oglądaliście tego odcinka, to Was serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiejsza odsłona będzie Petite Cherry, czyli dalszy ciąg od tutaj wiśni, czy czereśni, nie, no, ale cherry to jest wiśnia, tak samo było tutaj w Tom Fordzie. Będzie to zapach, który powstał w 2008, jak się nie... Nie, przepraszam, w 1998, czyli bardzo, bardzo dawno temu. I słuchajcie, tego zapachu nigdy. Zobaczcie, jaka piękna jest tutaj ta kartka od tej miniaturki, a w zasadzie od testerka, takiego mini testerka. I słuchajcie, głównymi nutami tutaj są... brzoskwinia, przepraszam, nie brzoskwinia, gruszka, brzoskwinia też, taka świeżo ścięta trawa, jest róża, hedion, nie wiem co to jest, liliowe takie nuty i słuchajcie, wanilia z białym piżmem. Ja uwielbiam białe piżmo i czekam na jedne perfumy właśnie z białym piżmem. Słuchajcie, to jest taki zapach, który, a tu są takie rozbieżności, bo w sumie był prezentowany dopiero w 2008, a tutaj podali wcześniej 1998, nie wiem dlaczego. No ale nie będę się nad tym zastanawiać i rozkminiać. Są to takie właśnie nuty pierwsze, typowo, bym powiedziała, brzoskwiniowo i gruszkowe. Później nasączone są właśnie tą wanilią, ale słuchajcie, ja ich nigdy, nigdy nie wąchałam, więc spróbujmy dzisiaj. No ta, słuchajcie, Lost Cherry, bardzo pięknie się tutaj utlenia, naprawdę super zapach, ale gdzie ja to może tutaj? Zobaczymy, mam nadzieję, że nie pożałuję. No słuchajcie, tak, ogród z gruszką, ja bym powiedziała ogród, pełen kwiatów, jemy gruszkę i zrywamy czereśnie, nie czereśnie, wiśnie, ale słuchajcie, jest bardzo rześki. Bardzo rześki, bardzo bym powiedziała taki tryskający energią i świeżutki, taki właśnie świeżak. Mówię, że tu czuć też świeżo skoszoną trawę. Na razie nie czuję. Na pewno jest to dla mnie ogród taki pełen owoców. Właśnie owoców tutaj gdzieś jest ta brzoskwinia, ją wyraźnie czuję. Czuję też tą gruszkę. Mniej czuję, słuchajcie, te nuty kwiatowe. Najwyraźniej czuję właśnie te owoce. Wibrującą taką tacę owocową. I czuję definitywnie, słuchajcie, teraz tą wiśnię, a taką właśnie wiśnię, która dopiero dojrzewa, która jest, dopiero robi się taka słodko-kwaśna, a w zasadzie na razie jest kwaśna, czyli taki domieszka niesamowitej rzeźkości. Natomiast ta brzoskwinia dodaje słodkości, więc tu się tak jakby jest taki balans i to się równoważy. Ja zobaczę za chwilę, jak ona będzie się tu u mnie, słuchajcie, ewoluować, jak rozwijać. Na razie jest to w porównaniu z Tom Fordem bardzo rześki, letni, bym powiedziała, właśnie taki zapach, gdzie chcemy się znaleźć w ogrodzie ze świeżo skoszoną trawą i oczywiście z tacą owoców. Zapachem będzie tutaj zapach butikowy Paris Deville, jeżeli się tak czyta, z serii Chanel. On jest tylko w butikach. Spotkaliście u mnie na kanale. Kto jeszcze nie obejrzał, to serdecznie zapraszam. Dwa przepiękne zapachy. Pierwszy Paris Venise, który jest niezaprzeczalnie moim number one. Ja go uwielbiam. Na pewno będzie w zapachach miesiąca. I w związku z tym, kiedy byłam w butiku i ja kupiłam jeszcze inny zapach, o którym też tutaj jest mowa, jest odsłona, i mówiłam Wam właśnie, że dostałam próbkę zapachu Deville, nie byłam przekonana do niego, a w związku z tym, że on jest tutaj, wyszedł oczywiście z tego samego nosa, czyli Olivier Pouch, i jest tu nuta bazylii sycylijskiej, pomarańczy, limonki, bergamotki. Nie wiem, co to jest petit grain, ale sprawdzę. Są to też nuty takie bardzo zielone,
trochę jaśminowe, trochę różane z paczulą. I to jest taka seria zapachów właśnie, gdzie Coco Chanel miała swoje etapy w życiu połączone takimi różnymi spotami, miejscami, gdzie miała swoje przeżycia, czyli jest to takie zapachy o jej ścieżce życia i ten zapach jest opisywany jako bardzo rześki, bardzo naturalny, emanujący taką właśnie wibracją, pozytywną świeżością i inspirowany tutaj wybrzeżem Normandii. A słuchajcie, ja sobie go prysnę, ja go pryskam już wcześniej. Słuchajcie, nadal utrzymuję, że poprzedni zapach Petit Cherry Annick Gothal jest bardzo, bardzo rześki, owocowy ogród. No ale psiknijmy może na drugą stronę, bo mi się to będzie z Tom Fordem mylić. Sobie bardzo ładnie psiknęłam. O, jest coś w niego, jest w nim coś bardzo drażniącego, słuchajcie, ja nie mogę tego, on dla mnie jest za bardzo zielony, może ta bazylia, bo jest tu też bazylia taka zielona. Jest to na pewno taka sukienka, słuchajcie, wszystkich tych takich cytrusowych nut. Ja generalnie bardzo lubię rześkie, cytrusowe nuty, ale one mnie tu przerażają. Jest coś w nim takiego, co mnie odpycha i kojarzy mi się może nie z domestosem, ale właśnie z takim proszkiem wybielającym albo właśnie do toalet. Nie, on mi się kompletnie nie podoba już przy pierwszym psiknięciu. Jest bardzo zielony, jest bardzo cytrusowy, natomiast coś mi w nim przeszkadza. Nie widzę w nim tych qualities, nie widzę, żeby on był taki piękny. Nie wiem, może dam mu 5 minut, przejdę do następnego zapachu i wrócę do niego i wam powiem, co ty myślisz. Tym zapachem, kochani, kolejnym już będę próbować Erin Icat Jasmine. Jeśli dobrze czytam, z 2013 te zapachy Erin są specyficzne, one są tylko w takich specjalnych miejscach, nie przy każdym tutaj kanterze Estee Lauder, ale słuchajcie, właśnie są takie bardzo estetyczne, piękne butelki, ja tu wkleję w rogu, jak wygląda ta butelka, bo oczywiście to jest tylko próbka. I słuchajcie, główne nuty tutaj to są, a właściwie nie po... Podane są w ogóle, że białe kwiaty i tuberoza. No ale na pewno tu jest jaśmin. Jest to ucieleśnienie takiej nowoczesnej kobiety, takiego minimalizmu, intrygującego feminizmu i takiej gwarantowanej estetyki. Słuchajcie, jest tu jaśmin sambat. O, już mam jaśmin sambat, jest jaśmin egipski, taka infusion, czyli nasączenie. Zaraz zobaczymy, bo ja niekoniecznie przypadam. Jest tu wiciokrzew. Ten wiciokrzew jest bardzo często u niej. Zresztą jeden z moich ulubionych zapachów to jest właśnie honeysuckle. Jest tuberoza, jest drzewo sandałowe. Słuchajcie, i kojarzyło jej się, inspiracją były niebieskie i białe, kwiatowe jakby esy floresy na tutaj tapecie w jej pokoju. Dziwna inspiracja, ale czemu nie? No dobrze, no ale piękne opakowanie, bardzo mi się podoba, w ogóle bardzo mi się podobają te kartoniki, one są takie luksusowe, bo one są takie twarde bardzo, kartonowe. No i psiknijmy sobie to. No słuchajcie, pierwsza impresja, pierwsze takie, słuchajcie, wrażenie, to nie jest bardzo, bardzo świeży, bardzo kwiatowy, bardzo świeży. Rzeczywiście te białe kwiaty dają takiej flirciarskości i takiej świeżości. On może być bardzo lekki. Ja wiem, że te zapachy Erin, one nie grzeszą trwałością, ale to zależy i można też je lejerować. Ja wam to mówiłam tak samo, jeśli chodzi o Jo Malone, ale generalnie większość zapachów, które ja próbowałam, bardzo ładnie się na mnie trzyma, ale tak jak mówiłam, przypadam za takimi bardzo świeżymi zapachami, może dlatego. Ale bardzo fajny. Bardzo świeży, bardzo bym powiedziała. Nie spodziewałabym się, że jaśmin egipski, sambak będą tutaj tak mało zaokrąglone, więc generalnie jest bardzo świeży. Bym czuła bardziej te kwiaty białe. Spodziewałabym się mocniejszej trwałości, może takiej wigoru i wibracji jest tu trochę mniej. Ale bardzo ciekawy, bardzo kobiecy, rzeczywiście. Taki dla minimalistycznej kobiety. W porównaniu tutaj z silnym, orientalnym Tom Fordem Lost Cherry, no to jest
Tak, brzoskwinia mi zginęła, słuchajcie, ona bardzo zdelikatniała i rzeczywiście jest u mnie brzoskwinią, ale los czary jest przepiękny. Słuchajcie, tutaj mam tą petite cherry. Rzeczywiście taka wisienka się robi. Tutaj dalej mam, słuchajcie, Erin i mam ten Paris Déjà Ville. Słuchajcie, robi się ciekawy teraz. On mi przypomina trochę, po tym jak się zaczyna utleniać, moje ukochane Crystal Overte, ale Overte jest bardziej wibrujący, świeży i emanujący takim powerem, taką siłą świeżości, świeżo skoszonej trawy. Natomiast on tutaj ma coś irytującego nadal, ale już jest, że tak powiem, do przełknięcia. Ale przyjrzyjmy się następnemu, ostatniemu zapachowi, który zamierzam przeczytać. Ostatnim zapachem będzie tutaj próbka Miss Dior Rose and Roses, czyli typowa wariacja odnośnie róży. I będzie to taki piżmowy, troszeczkę może nie drapieżny, ale właśnie taki z pazurem zapach cytrusowo-pudrowy, jak to mówi Fragrantica. On powstał w 2020, więc jest całkiem świeży. Jest geranium, bergamotka, włoska mandarynka. Jest tu róża z gras. Uwielbiam tą różę, słuchajcie. Róża damasceńska z Damasku. Damasceńska. Tłumaczę z angielskiego, więc nie do końca wiem, o czym mówię. I białe piżmo, słuchajcie. Ten zapach jest taką nową linią właśnie do całej tej Miss Dior. Jak wiecie, ja jestem wielkim zwolennikiem zapachu Miss Dior Blooming Bouquet i uwielbiam, mniej lubię Absolutely Blooming, ale też jest piękny szampański, więc czas na to, bo wiem, że zbierał swego czasu bardzo dobre, pozytywne tutaj opinie, więc psiknę sobie też w pięknym kartonikowym opakowaniu. Zobaczmy, co ja o nim pomyślę. No rzeczywiście, słuchajcie, pierwszy jest bardzo świeży, bardzo rześki i jest ten aromat róży. Jest to białe piżmo, więc lubię, ale on mi się rzeczywiście taki pikantny trochę robi. On się robi trochę pikantny na mnie, co mnie troszeczkę dołuje. Znaczy ja nie lubię takiej pikantności gdzieś wychodzących z zapachów, które generalnie wydają mi się, że będą bardzo świeże. No dziwny. Nie czuję tej mojej pięknej róży z gras. Ja, słuchajcie, moim najpiękniejszym zapachem, który ma róże z gras, to jest Erin. Piękna edycja, zresztą bardzo droga. Rose de Gras. Coś przepięknego naprawdę. No słuchajcie, jest bardzo spicy, czyli takie ostrzejsze nuty, takie wibrujące. Ja bym tu, nie wiem czemu czuję pieprz, nie wiem czy tam jest pieprz, bo tu Fragrantica tego nie podała, ale dla mnie nie czuję w ogóle tego tej świeżości bergamotki czy mandarynki. Nie czuję też tej róży, wydaje mi się, że jest tu bardziej skondensowanie takiej nuty ostrzejszej gdzieś, pieprzowej. Ale być może tych zapachów jest tyle, że gdzieś dotknęłam i on po prostu się utlenia inaczej i po jakimś czasie będzie inny, więc nie wiem. Nie wiem, co o nim myśleć. Muszę się z tym przespać. Wydawał mi się trochę inny, ale tak jak mówię, jest to tyle skoncentrowania, tylu tych próbek, tylu zapachów na mojej skórze, że być może mój nos już postrzega to inaczej. I powiem Wam tak, wracam jeszcze do Paris de Ville. On się uspokoił. Ale nadal jest coś takiego cukierkowego, takiego cytrusowo-cukierkowego, co mi niekoniecznie podchodzi. Nie będzie to na pewno moim następnym nabytkiem. Zastanawiałam się, żeby kupić, ale bardzo się cieszę, że poprosiłam o próbkę i w zasadzie go nie kupiłam, bo nie podoba mi się. Erin mi gdzieś zniknęła, ale ona jest bardzo świeża i będzie właśnie takim świeżym ogrodem właśnie z jaśminem sambaki, tym egipskim, który niekoniecznie tu dominuje. Bardzo piękny, nadal upajam się tą Lost Cherry Tomego Forda, jest przepiękna. Ta brzoskwiniowa edycja Bitter Peach gdzieś mi zniknęła, ale czuję jeszcze tą brzoskwinkę i wbrew pozorom bardzo czuję Petite Cherry, ale Petite Cherry jest takim właśnie ogrodem wiśniowo-brzoskwiniowym z pikanterią tutaj z gruszki, czyli taki świeży, wibrujący, taki oranżadowy zapach. I słuchajcie, to by było na dzisiaj na wszystko. Przygotowałam te zapachy właśnie, żeby przetestować i powiem Wam,
że mam takie mieszane uczucia. Nie wiem, czy Wam się odcinek podoba, bo to są takie moje komentarze na żywo. A czasem irracjonalne, a czasem przychodzi mi coś do głowy i właśnie mam takie jakieś skojarzenia i od razu jestem na nie. Ale powiedzcie, czy Wam się podobał, czy nie, czy jak Wy wśród tych zapachów, jakie odbieraliście po raz pierwszy, albo czy są one Waszymi ulubionymi. Oczywiście zapraszam Was do lajkowania, komentarzy i słuchajcie, do subskrypcji. No i do zobaczenia w kolejnej odsłonie już wkrótce. Do zobaczenia, pa, pa.